Polskie Radio Orzysz Polskie Radio Orzysz, Barbara Kaźmierczak z tej strony. Witam Was serdecznie, nasi słuchacze, w ten piękny, piątkowy, kwietniowy dzień. Mamy dzisiaj 21 kwietnia. Naszym gościem y, zaproszonym jest pani psycholog, pani Ewa Wołonkiewicz-Szczypkowska. Witam Panią serdecznie, Pani Ewo. Dzień dobry, witam. Dziękujemy serdecznie, że znalazła Pani dla nas czas, aby przeprowadzić nasz wywiad, naszą krótką rozmowę. Więc chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat wpływu pandemii koronawirusa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak okres dzieciństwa kojarzy nam się z dorastaniem i dorastania, kojarzy nam się ze szczęściem, z radością, z zabawą z rówieśnikami, nauką w szkole. W jednym momencie zostało nam to po prostu zabrane, wraz z nadejściem pandemii koronawirusa. Ich codzienność naszych dzieci zmieniła się znacząco. W jednej chwili brak swobodnego wyjścia na spacery, wspólne zabawy na placach zabaw, w domach rodzice zdalnie pracują. Dzieci wiele godzin spędzają przed komputerem na lekcjach online. I tak właśnie wygląda teraz życie no, nasze, na nas wszystkich, rodziców, dzieci. Pani Ewo, proszę, proszę mi powiedzieć: Czy Pani zdaniem pandemia COVID-19 wpływa i wpłynie znacząco? Na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? Jeśli tak, to w jaki sposób? Już wstęp, który Pani tutaj jakby pozwoliła sobie nam przedstawić i zaprezentować, mówi rzeczywiście bardzo wiele o obecnej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, bo to nie tylko dzieci. Ale również całe rodziny yy, i to ma znaczące przełożenie się również na odczuwanie dzieci, bo proszę Państwa, jesteśmy w domach zamknięci mniej lub bardziej, na dłuższy okres czasu na mniejszy, pracujemy zdalnie lub nie, ale każda ta sytuacja niesie ze sobą stres, zagrożenie, poczucie zagrożenia. Dzieci bardzo to mocno odczuwają, zresztą podobnie jak dorośli. Tak naprawdę yy, mamy jednak yy, małe mieszkania w większości, tak to wszystko odbywa się na parnastu metrach, kwadratowych dzieci doświadczają stresu związanego z egzystencją rodziców z ewentualną możliwością utraty pracy tak i to się przekłada również na ich y, samopoczucie i psychiczne i fizyczne na doznawanie różnego rodzaju y, Różnego rodzaju dysfunkcji, które to za sobą niesie, ale również stresu emocjonalnego. To się przekłada i na relacje, i na to, jak funkcjonują nasze dzieci w obecnej rzeczywistości, która nas wszystkich bardzo mocno zaskoczyła i spowodowała zmiany w naszych zachowaniach. Wszystkich. Mhm. E, dobrze. A jakie długofalowe skutki dla dzieci i młodzieży ma ta wielomiesięczna izolacja? Trudno stwierdzić o jakichś skutkach, Możemy przewidywać, jakie są skutki, mm -hmm. i już psychologowie po roku jakby doświadczeń z tą sytuacją widzą, ja zresztą też, też to dostrzegam, że wzrasta nam bardzo znacząca liczba osób z depresjami młodzieńczymi. Przewidujemy, że będzie generalnie pandemia depresji. Jest bardzo duże zapotrzebowanie mhm. i na wizyty u psychologa, i na wizyty u lekarzy, psychiatrów, ponieważ dzieci doświadczając stresu emocjonalnego, doświadczając kryzysu emocjonalnego, mhm. niestety przekłada się to na zaburzenia różne lękowo-depresyjne, na zaburzenia generalnie adaptacyjne, gdzie mieszczą się zaburzenia lękowo-depresyjne. A to jakby w konsekwencji doprowadza do stanów depresji. Mm -hmm. A wie Pani, co? Chciałam się też zapytać, jak wpływa też brak możliwości właśnie budowania naturalnych tych relacji między rówieśnikami w czasach pandemii? Jak to wpływa? Bardzo znacząco. Więź, przyjaźń, więzi koleżeńskie jakby są takim początkiem do rozwijania kompetencji i umiejętności społecznych. Jeżeli Wycinamy ten obszar, to oczywiście następuje jakby naturalny wyrwaj, naturalny brak. Dzieci nie mają możliwości budowania tych więzi. Izolacja powoduje, że te więzi towarzyskie, bo to jest naturalne też wsparcie. Więzie towarzyska, więzie koleżeńska, przyjaźnie, to jest naturalne wsparcie, rozwijanie zainteresowania. To jest również umacnianie pozycji dziecka w grupie, ale również taki rozwój osobowościowy następuje w tym wypadku, kiedy jakby... Brakuje tego, to oczywiście y, następuje dysfunkcja i degradacja y, różnych umiejętności, nawet które już posiadaliśmy wcześniej. Więc jakby tutaj y, musimy, musimy mieć taką świadomość, żeby zadbać również o to my, jako rodzice i dorośli, mhm. żeby te więzi przynajmniej w minimalnym zakresie były rozwijane, umacniane y, i pielęgnowane. Mhm, dziękuję, dziękuję. Tak, to prawda. Yy pewien lekarz Wojciech Oczko doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów polskich Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy no stwierdził powiedział taki cytat że ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek ale wszystkie leki razem wzięte nie są zastąpić nam ruchu więc czy właśnie brak możliwości tak realizowania się Podczas w, w różnorodnych formach aktywności fizycznej znacząco wpłynie na rozwój psychiczny młodych ludzi. Czy to no, czy, czy stwierdzenie no, rzeczywiście. Jest trafne. Jak najbardziej. Nawet w piramidzie zdrowia ruch jest umiejscowiony na pierwszej pozycji. <laughs> Przepraszam. Na pierwszej pozycji jest umiejscowiony ruch, więc jest to um, jakby źródłem produkcji naturalnych endorfin dopaminy, która wpływa na nasze poczucie szczęścia, radości, odczuwania przyjemności życiowych. Więc kiedy tego ruchu brakuje, a brakuje naturalnie, ponieważ dzieci siedzą wiele godzin um, na lekcjach online. Po lekcjach siedzą również grając w różne gry online, rozwija się sieci sieciocholizm. Proszę sobie wyobrazić, że 57% dzieci i młodzieży deklaruje zwiększenie liczby godzin spędzonych przed komputerem na grach, więc jest to znaczące ograniczenie ruchu jako takiego, tak? Czyli takiej naturalnej potrzeby właśnie doświadczenia, doświadczania aktywności fizycznej. No też to jest nasza rola, żeby jakby aktywować dzieci, mm. żeby zachęcać ich, bo to nie jest do końca prawda, że nie ma takich możliwości. Mamy akurat teraz okres wiosenno gdzie można jeździć na rolkach, jazda rowerem. To jest naturalne rozbudzanie zainteresowań dzieci, kiedy możemy spacerować bardzo dużo, kiedy Możemy poznawać przyrodę z mniejszymi, na przykład dziećmi. Na, natomiast to też od naszej aktywności zależy. Dodatkowo, dzieci nasze naśladują niestety nas dorosłych. Mm -hmm, Więc dokładnie. jeżeli my, dorośli, nie mamy takiej potrzeby mm -hmm. aktywności fizycznej, to zwyczajnie dzieci nie mają również takich potrzeb. No a to rodzi jakby skutki również długofalowe. Otyłość, mm -hmm. brak y, aktywności powoduje, że nie mamy zainteresowań, y, nie rozwijamy się, tak? Mamy złe nawyki żywieniowe, no i to niesie również zagrożenie i w chorobach psychicznych, i fizycznych. Dobrze, no więc drodzy słuchacze, piękna pogoda, ruszamy z dziećmi na spacer, no i pielęgnujmy to przede wszystkim, tak? No, ruch równa się równowagą psychiczną i fizyczną. Co ważne, musimy zadbać o równowagę między właśnie byciem online a byciem w realu. Mhm. To jest bardzo istotne i o tym należy pamiętać. Pamiętajmy o tym. Dobrze. Więc czy jak pani uważa, czy młodzi ludzie oraz ich rodzice radzą sobie, sobie w ogóle z tą obecną sytuacją izolacji, dystansu społecznego? Jak pani uważa? oczywiście musimy sobie poradzić. No <laughs> jesteśmy, tak. jesteśmy, jesteśmy jakby inteligentnymi osobami i musimy sobie w każdej sytuacji znaleźć jakby swój obszar i swoje miejsce. Radzenie sobie jest oczywiście konstruktywne i jest niekonstruktywne. Na przestrzeni tego roku już możemy zauważyć, że jednak jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej. Zależy to od wielu czynników. Zależy to od naszych predyspozycji osobowościowych, umiejętności, zasobów różnego rodzaju. Które możemy wykorzystywać w życiu, ale generalnie rzeczywiście kryzys, który, który nas dotknął teraz, ten kryzys pandemiczny, spowodował, że młodzi ludzie radzą sobie zdecydowanie gorzej. Wynika to po prostu z zasobów, które posiadamy, mhm. a też z oglądu sytuacji. Proszę zobaczyć, jak bardzo jesteśmy epatowani różnymi bodźcami negatywnymi. Codziennie słyszymy, ile osób zmarło, ile osób zachorowało. Młodzi ludzie też to słyszą, młodzi mhm. ludzie również doświadczają tego niepokoju, stresu, yy, zaburzeń właśnie adaptacyjnych, być może utraty pracy przez rodziców, być może śmierci w rodzinie mhm. bliskich i oni rzeczywiście bardzo trudno to znoszą, bo czują się bezradni, bardzo zdecydowanie czują się bezradni i też mają poczucie utraty kontroli nad rzeczywistością podobnie jak dorośli tyle że dorośli jakby radzą sobie troszeczkę inaczej czasami jesteśmy za, tak bardzo zaangażowani w swoje jakby sytuacje życiowe że zapominamy mm -hmm. o tych naszych dzieciach że one również tego doświadczają i również to przeżywają no, powinni rodzice więcej po prostu też rozmawiać tak więcej czasu spędzać i poświęcić i patrzeć po prostu tak co tam się dzieje u nich <laughs> Dobrze, no w jaki sposób mają zadbać właśnie o rodzice, tak, o te zdrowie psychiczne swoich dzieci oraz jak mogą one wspierać swoje pociechy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie? To jest bardzo istotne. No Przede wszystkim należy z dziećmi rozmawiać, obserwować bardzo uważnie własne dzieci, być uważnym na wszystkie sygnały, które od tych dzieci płyną, bo zarówno to, co one mówią, ale również te niewerbalne sygnały, mm -hmm. które możemy u dzieci obserwować, są bardzo istotne, bo możemy za. Jakby wyłapać je wcześniej i pomóc dziecku w jego problemach, w jego lękach, w jego obawach. Należy z dzieckiem rozmawiać, żeby rozwiać jego wątpliwości. No, należy poświęcić przede wszystkim czas, co jest ważne w takim sytuacji kryzysu i dla dorosłych i dla dzieci to jest pomaganie innym. Proszę zobaczyć, że kiedy wybuchła pandemia, jak chętnie pomagaliśmy wolontaryjnie, jak szliśmy okay. maseczki, pomagaliśmy sobie wzajemnie, to jest bardzo ważny aspekt radzenia sobie generalnie z takim sytuacją kryzysu. I to może być bardzo prosta sytuacja, kiedy wyprowadzimy psa sąsiada na spacer, kiedy zrobimy dziadkom zakupy, kiedy pójdziemy porozmawiamy ze starszą osobą, gdzieś nawet na odległość, tak na, na w świeżym mhm. powietrzu, ale poświęcimy ten czas. My generalnie lubimy pomagać i to nas i uspołecznia, ale również powoduje, że jesteśmy potrzebni, czujemy się potrzebni, skupiamy się na potrzebach innych ludzi. Dodatkowo rozbudzajmy zainteresowania dzieci, podtrzymujmy więzi rodzinne no i oczywiście spędzajmy czas z dziećmi, po to, żeby to nie tylko my, jako rodzice, ale pozwalajmy dzieciom również spędzać czas z rówieśnikami, żeby nie zerwały się te więzi społeczne i więzi koleżeńskie. Mhm. Jak teraz, no ma Pani dużo pracy jak zwykle, tak? Ale jakie ogólnie problemy, na przykład przychodzący rodzic, czy, czy dzieci przychodzą, czy jakie zgłaszają nowe problemy? Są jakieś może jakieś trudności? Nowe zaistniały. Tak, pracuję zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi, zarówno z rodzicami, jak i z ich pociechami. i Rzeczywiście nieco zmieniła się specyfika. Trudności, z którymi zgłaszają się do mnie beneficjenci, pacjenci, uczniowie, rodzice wzrosła znacząco, jeżeli chodzi o dzieci, poczucie osamotnienia, poczucie izolacji, brak. Brak jakby właśnie tych relacji wpływa też na depresyjność i stany lękowe u dzieci, ale również jest amotywacyjne. Dzieci mają naprawdę bardzo mało motywacji do podejmowania czegokolwiek. Zmieniły się bardzo mocno zainteresowania dzieci, jakby brak jest tych zainteresowań, oprócz właściwie uczestniczenia w tych. Jakichś spotkaniach online, tak? mhm. ale też spada bardzo znacząco życzliwość i integracja wśród dzieci. Natomiast wśród dorosłych niestety to jest smutne, ale wśród dorosłych jest to radzenie w taki sobie z sytuacją pandemii w niebezpieczny sposób, bo są to najczęściej niestety używanie nadmierne alkoholu, mhm. ale również przemoc. Znacząco wzrosła przemoc yy, wśród rodzin. I to jest niestety taki skutek również i izolacji, ale również tego stresu, którego doświadczamy i napięcia, które gdzieś tam się kumuluje i my odraagowujemy w taki niekonstruktywny sposób. Mm -hmm, dobrze. Chciałam też zaznaczyć, że nasza pani psycholog przyjmuje tutaj w punkcie konsultacyjnym właśnie w Orzyszu, który mieści się przy Wojska Polskiego 5 oraz także w zespole szkolno-przedszkolnym w Orzyszu w naszym mieście. Więc też po prostu no, moje też pytanie brzmi, na jakie niewłaściwe zachowania u dzieci powinni zwrócić szczególnie uwagę rodzice, aby nie przeoczyć rodzącego się problemu. Czy są jakieś charakterystyczne symptomy, na które rodzic, osoba dorosła, no musi po prostu zwyczajnie zwrócić uwagę. Ja nie wiem, czy to są niewłaściwe zachowania, to są zachowania inne, odbiegające od zachowań naszego dziecka poprzednio, bo my wiemy, nasze dziecko znamy najlepiej, wiemy, jak się zachowuje na co dzień, kiedy widzimy, że dziecko zachowuje się inaczej, nadmiernie się izoluje albo wręcz odwrotnie, nagle staje się bardzo, że tak powiem, towarzyskie, szukające jakichś kontaktów, tak? To są, mogą być to też niebezpieczne zachowania, na używanie narkotyków, substancji mm -hmm, psychoaktywnych, mm -hmm. spędzanie właśnie wielogodzinnych. Wiele godzin w sieci oglądanie różnych. Musimy się też zainteresować, co nasze dziecko w tej sieci robi i czym się interesuje, tak? bo mogą to być strony bardzo mocno niebezpieczne i zagrażające naszemu dziecku. Więc my musimy być uważni i obserwować nasze dziecko, ale dziecko również, które się wycofuje, które nagle robi się senne, które, mm -hmm. które chętnie uczyło się, a obecnie nie chce y, g, uczestniczyć na przykład w zajęciach lub wyłącza kamerkę, nie chce mm -hmm. jakby widywać się ze swoimi rówieśnikami. Wszystkie te sygnały powinny nas niepokoić i proszę Państwa, bardzo zachęcam, do pójścia do... Y, jakby na konsultacje. To nie musi być wcale coś strasznego. Mhm. To wystarczy, że Wasze niepokoje zostaną rozwiane przez kogoś, kto udzieli Wam wsparcia, ale również starajcie się zachęcać dzieci. Ja, pracując w szkole, zauważyłam, że w okresie pandemii naprawdę bardzo dużo dzieci przychodzi do mnie na spotkania z własnej inicjatywy, chcąc podzielić się swoimi lękami, niepokojami, ponieważ. Nie mają wystarczającego zaufania, na przykład do własnych rodziców, mhm. albo rodzice nie poświęcają czasu mhm. na ich niepokoje i nie niwelują tych niepokojów, a wręcz odwrotnie, czasami nasilają się przez to, że są wyśmiewane, że są lekceważone, że są minimalizowane ich problemy przez rodziców Pamię tak? przez rodziców mhm. lub osoby bliskie. Pamiętajmy, że dziecko inaczej odbiera mhm. świat mhm. rzeczywisty, tak? że dziecko inaczej y, odbiera i przetwarza te wszystkie. Wszystkie bodźce, które do niego docierają i naprawdę coś, co może być błahe z naszego punktu widzenia, może być bardzo poważnym problemem no, u dziecka. No sama jestem mamą, więc naprawdę ta rozmowa bardzo mi dużo nakreśliła, tak, na co mam zwrócić uwagę. Serdecznie dziękuję, naprawdę. Bardzo dziękuję. Więc serdecznie dziękuję pani Ewo za tą rozmowę i za przyjęcie no, zaproszenia. I mam nadzieję, że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie, oczywiście. E, więc drodzy słuchacze, e, życzę Wam serdecznie miłego dnia. Idźcie z dziećmi wybawić się na spacery. E, zalecane są spacery, e, jazda na rolkach. Tak pamiętajcie, ruch to zdrowie oraz, ta, oraz także nasza kondycja psychiczna. Więc serdecznie pozdrawiamy. Do widzenia. Polskie Radio Orzysz.